wszyscy wyjdą, co robi mój pies? Skacze na drzwi. Dzień dobry. Wróciłam właśnie z porannych zakupów. Mam moją torbę, słuchajcie, National Geographic, Planeta albo Plastik, i chciałam wam pokazać część rzeczy, ale nie wszystko. Ale przede wszystkim to, co jest istotne, to to. To, co chciałam wam pokazać, to mój patent zakupowy, czyli woreczki wielokrotnego użytku. Naprawdę nie jest to trudne, żeby się przygotować na zakupy w stylu Zero Waste. Podlinkuję wam, gdzie można takie woreczki zakupić, ale spokojnie można użyć torebki, którą wcześniej kupiliście, którą macie w domu. Nie trzeba mieć do tego specjalnych, super ślicznych woreczków. No i mam tutaj suszone owoce do filmiku, który przygotowuję dla was, ale jeszcze nie będę nic zdradzała. I dzisiaj i jutro będę gotować, ale to taki zakupowy hack. Nie ma jak poranny Chemex z cudowną świąteczną kawą. Przedstawiam wam moje dzisiejsze śniadanie, czyli powtórka z tego, co było parę dni temu. Pudding jaglany a la złote mleko z bananem, owocami leśnymi, orzechami, konopią. Jest strasznie późno, bo jest 11. Zazwyczaj mi się to ostatnio nie zdarza. No ale cóż, lecę jeść i pracować, a potem gotuję! Nie zrozumiałam, co to. Chciałam wam tylko powiedzieć hit. Zapomniałam zrobić sobie sok z selera. Albo mi się nie chciało. Tak samo jak jogi. Dzisiaj są mikołajki i chciałam wam pokazać, jak dobrze zna mnie Mikołaj. Dostałam tusz, skończył mi się tusz do rzęs i dostałam tusz z The Balm Cheater. Dajcie znać, czy go testowaliście. Ja z tej firmy próbowałam tylko Mad Lash, także dzięki, mamo. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to to, że będzie bosko. Dobra, nie mogę się powstrzymać. Kto znajdzie, co szykuje? Kto zgadnie? Kto zgadnie, co szykuje? Temat ekologii i zero waste pojawia się coraz częściej na moim kanale. Jak wiecie, staram się jak mogę ograniczyć zaśmiecanie świata. I dostałam od was takie pytanie, i sama też miałam taką rozkminę na temat tego, w jaki sposób obejść święta w stylu zero waste, czyli jak dawać prezenty, które będą bardziej eko i w bardziej nie mnożącym odpadów klimacie. I mam dla was kilka pomysłów. Pierwsza rzecz to jest na przykład bon na zabieg kosmetyczny i mam dla was promocję razem z BioBeautyCard Studio, czyli dla wszystkich osób, które mieszkają w Warszawie, mam na hasło Karolina Sobańska zniżkę 10%. Jest to mikołajkowa zniżka, ona zaczęła się w mikołajki, czyli dzisiaj dla mnie, ale dla was parę dni temu, ale będzie trwała jeszcze kilka dni, także możecie powołać się na Karolina Sobańska i dostaniecie specjalną zniżkę 10%. Kolejna rzecz, jaką możecie podarować komuś, to na przykład najnowszy V-Mag. Wspominałam na Insta Stories. V-Mag jest to magazyn bez przesady. Magazyn bez przesady, wcześniej wegański magazyn. W numerze październikowym miałam przyjemność być tam na okładce, jest też ze mną wywiad, natomiast w najnowszym numerze grudzień, styczeń jest tam wywiad z Kają Wegewróżką, także zachęcam was do kupienia tego magazynu, bo jest to wszystko to, czym ja się pasjonuję, w co ja wierzę, czyli jest ekologia, jest minimalizm, jest właśnie klimat takiej uważności, yoga, weganizm, podróże, jest cudnie, jest naprawdę cudnie, także ja dziewczyny pozdrawiam z całego serca i was zachęcam do kupienia, oczywiście wszystko wam tam podlinkuję. Kolejny pomysł, mówiąc już o Kai, to na przykład są portrety majańskie, o których mówiłam w podcaście z Kają, czyli portrety oparte o kalendarz Majów, też o astrologię, które mówią wam, zdradzają sekrety i mówią wam, kim naprawdę jesteście, nie śmiej się, ale tak jest. To jest portret, który Kaja przygotowuje, jako że jest jedyną po prostu osobą swoim rodzaju, która potrafi coś takiego wyczytać z gwiazd na podstawie waszego imienia, nazwiska i miejsca urodzenia. I uwierzcie mi, można się wiele o sobie dowiedzieć. Ja oczywiście mam swój portret i byłam przerażona, bo były tam rzeczy, których Kaja nie mogła wiedzieć. Także super ciekawa sprawa, bardzo wam polecam. Możecie też komuś podarować e-booka, na przykład ten, który polecałam
w ulubieńcach, czyli e-book Asi Banaszewskiej Instacademy, fajna sprawa. No oczywiście też jest e-book Kai, e-booków jest bardzo, bardzo dużo, czy też książek na Kindle, także myślę, że to jest taki fajny pomysł w stylu Zero Waste. Oczywiście tak samo możecie kupować butelki, keep cupy, woreczki na zakupy. Nie wiem, czy wszyscy będą z tego zadowoleni, ale ja byłabym przeszczęśliwa. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś pomysły na prezenty w stylu Zero Waste. O, na przykład można komuś kupić subskrypcję Netflixa albo subskrypcję HBO Go czy tam Showmaxa. Uważam, że to są bardzo fajne rzeczy. Mam, słuchajcie, taki dylemat, bo mój brat wyjeżdża teraz na kilka dni, więc nie wiem za bardzo, kiedy zrobić naszych pierniczków, także postaram się jakoś to zaplanować na przyszły tydzień, a my teraz przed jego wyjazdem idziemy do Faux Shopu w Łodzi na obiad mikołajkowy. Faux Shop ma wegańskie faux i ma jeszcze wegański jeden posiłek, jedno danie. Także zabieram was ze sobą, jestem totalnie podekscytowana, bo jeszcze w Łodzi faux nie jadłam. Hello. A, siema. Czek, pójdę w te... Are you ready? Czy chcesz powiedzieć, dokąd jedziesz? Bo mówiłam, że wiesz, że nie mówiłam dokąd. Do Włoch. Po co? Włoska robota. Ale po co? Na narty. No tak. Życie. Się powodzi. Wiesz. Mogę iść w tym swetrze, czy będzie wstyd? Ja idę w czerwone skarpetka. A, super. To zdejmiesz buty? Mhm. Dobra, muszę się ją skupić, wiesz. Właśnie wróciłyśmy z mikołajkowej kolacji w Faux Shopie. Mój brat już pojechał, także dzisiaj leci do Włoch i nie będzie go w najbliższych odcinkach. Bardzo mi przykro i mówię to do wszystkich osób, które wyczekują Kuby w moich filmach. I chciałam powiedzieć a propos tej restauracji, że było bardzo smacznie, ale powiem tak. Faux w Loving Hut w Warszawie jest o wiele lepsze, ale to danie z frytkami było naprawdę boskie, bo tam były warzywa w tempurze i edamame i sałatka z wodorostów, więc ja byłam po prostu w raju. Dodam tylko, że piję sobie teraz herbatę, montuję i będziemy oglądać z mamą film, także prawdopodobnie się z wami żegnam teraz. Do jutra!